Witam Was, moi drodzy. W tym odcinku chciałem Wam przedstawić nowy produkt, mianowicie rakieta zalętowa firmy Advanced Fishing. W tym roku Genesis został oficjalnym dystrybutorem tej marki na Polskę. Jeśli chodzi o produkty, tych produktów jest więcej, ale w tym odcinku zajmiemy się przede wszystkim tą rakietą. To jest tak zwany Spider Spot. Jest to urządzenie do nęcenia. Jest to opatentowany model spoda, który wypuściła firma Advanced Fishing. Ja Wam pokrótce postaram się pokazać i wytłumaczyć, jak działa to urządzenie, i potem porównamy z innymi rakietami dostępnymi na rynku, czym on różni się od innych, jego wady, zalety, i przyjrzymy się jego budowie również. Aby zrozumieć zaletę Spidera, trzeba najpierw przyjrzeć się jego budowie. Materiał, z którego został wykonany, jest bardzo mocny i odporny plastik, który bardzo ciężko jest połamać. Zobaczcie. Mogę to wyginać we wszelakie strony, na tej zasadzie, odginać. I nic się z tym tak naprawdę nie dzieje. Puszczam, to wraca. Spider jest otwierany z czterech stron, czyli dzieli się na cztery części. W każdej z tych części znajdują się magnesy. Łącznie tych magnesów jest 24. Dzięki czemu ta ilość powoduje, że nie ma prawa ten spot się otworzyć w momencie wyrzutu. To jest bardzo istotne. Spotkałem się też z opinią wędkarzy, którzy gdzieś tam twierdzą, że na przykład magnesy mogą wypadać, ponieważ gdzieś w jakichś innych modelach innych firm, gdzie zastosowano takie magnesy, te magnesy wypadały. Ja tutaj Was odsyłam do linku na dole w opisie, jak powstaje taki spider. Jeśli chodzi o te magnesy, one są robione na tej zasadzie, że one nie są wklejane, czyli dopiero wyjdzie spider, część spidera z formy i ktoś to wkleja, tylko te magnesy są wtopione po prostu w ten plastik. One jakby już są w momencie tworzenia elementu plastikowego w tym elemencie. Więc one są wtopione, nie wklejane, więc nie ma prawa taki magnes w ogóle wyskoczyć czy gdzieś wypaść i zgubić się. To jest kolejna zaleta tej rakiety, tego urządzenia do nęcenia. Tutaj w środku jest dodatkowa sprężyna, dzięki czemu w momencie jeszcze uderzenia o wodę powoduje, że ona się cofa. Jest taki specjalny tutaj czpień, on się cofa i po prostu otwiera nam tą rakietę. Dodatkowo cztery pióra, dzięki czemu lot tej rakiety jest prosty. Co jest istotne również w budowie tej rakiety, to to, że każdy model ma wbudowany pływak. Czyli ten element tutaj, plastikowy, to jest pływak, który po prostu w środku ma powietrze, więc nie musimy dokupywać kolejnego pływaka do każdej rakiety, tylko kupując po prostu taką rakietę, w każdej tej rakiecie jest już pływak wbudowany. To mamy tak naprawdę w cenie. Generalnie, jeśli chodzi o tą rakietę, potężną zaletą tej rakiety jest również to, że nie ma prawa to się otworzyć w momencie, kiedy na przykład na brzegu mamy strony brzeg i już chcemy rzucać, i często się zdarza, że po prostu dotkniemy o podłoże rakietą i ona nam się otwiera, bo żeśmy gdzieś tam po prostu za dużo żyłki sobie popuścili. W tym przypadku nie ma prawa taka rakieta się otworzyć. Ja Wam zaraz zresztą to udowodnię. Natomiast dzięki tej budowie to jest bardzo dużą zaletą, bo jeśli spombujecie, nęcicie rakietą, ja również, to wiem, jak to potem wygląda w praktyce. No to jakiś czas lubi się gdzieś ta rakieta dotknąć w ziemię i lubi się otworzyć. W tym przypadku nie ma prawa się to otworzyć. Oczywiście uchwyt na żyłkę, tutaj taki plastikowy. Mocujemy plecionkę, strzałówkę i praktycznie spider jest gotowy do rzutu.
Ja na razie Wam opowiadam o tym na sucho, bo zaraz ja sobie tutaj przygotowałem zanętę, Wam udowodnię, jak sprytnie i łatwo się go pakuje, jeśli chodzi o zanętę, bo tak naprawdę tutaj Spider dzięki tym elektromagnesom nie ma miejsc, gdzie mogłaby zanęta wejść i nam po prostu zablokować zamknięcie. I tutaj jakby samo ładowanie jest bardzo proste. Możemy robić to jedną ręką, nabieramy, zamykamy i rakieta jest gotowa do użytku. Mamy przygotowaną wagę, mamy przygotowany pelet. Zaraz sprawdzimy, ile zmieścimy tego peletu do Spidera. Najpierw zważmy tego Spidera. Cały Spider waży 62 gramy. Starujemy sobie to. I teraz sprawdźmy, ile zmieścimy zanęty typu pelet. Mamy pełnego Spidera. Weszło nam 112 gram peletu. I co jest istotne, zobaczcie, mogę uderzać, nic się tutaj nie otwiera, nie ma prawa się otworzyć. To jest właśnie zaletą tego Spidera, że często gdzieś przez pomyłkę dotkniemy ziemi rakietą i on, jeśli zaczep jest tutaj z przodu, to automatycznie nam się to otwiera na brzegu. Natomiast w tym przypadku nie ma prawa się otworzyć. To jest mega duża zaleta tego typu rakiety. Teraz sprawdzimy wagę Spidera z kulkami. Zobaczmy, ile kulek nam tutaj wejdzie. 108 gram. Także na jeden raz do Spidera wchodzi 108 gram kulek wielkości 20 mm. Czyli konkretna garść kulek. Porównując Spidera ze Spombem, przyglądając się im, mogę stwierdzić, że odległość tych dwóch rakiet jest identyczna. Pojemność również jest podobna. Natomiast Spomb otwiera się w połowie. Natomiast Spider ma cztery niezależne części. W momencie uderzenia o wodę, niezależnie jak on spadnie, zawsze się otworzy. Jeśli chodzi o same właśnie zaczepy, konstrukcje, to jak wiadomo, no Spomb ma tutaj ten przycisk. Często się zdarza, mi również zdarzało się, że po prostu po dotknięciu o brzeg zanęta się po prostu wysypywała. W Spiderze nie ma takiej możliwości. Także jeśli chodzi o, oczywiście ja tutaj porównuję ze Spombem, bo jakby Spomb jest taką rakietą znaną przez większość karpiarzy. Była to pierwsza konstrukcja tego typu i do dzisiaj jakby zdaje egzamin. Oczywiście ma kilka jakichś tam swoich mankamentów, ale jakby to nie o to chodzi. Nie chcę na ten temat jakby mówić, bo ja również używałem dotychczas Spomba i jakby nie było, zdaję egzamin, więc tutaj nie o to chodzi. Natomiast jeśli chodzi o Spidera, pokazałem Wam po prostu, że wielkościowo, objętościowo jest to praktycznie to samo. Natomiast kilka rozwiązań, myślę, ma Spider, które na pewno pomogą nam w łowieniu i w nęceniu i ułatwią nam to przede wszystkim. Ja myślę, że to jest świetna alternatywa do nęcenia z brzegu i myślę, że sprawdzi się nad wodą, ponieważ już jakby w krajach europejskich, gdzie indziej, poza Polską, ten Spider jest bardzo popularny i wędkarze sobie chwalą jego zalety, jego konstrukcję, także ja gorąco polecam i życzę Wam
Wszystkiego najlepszego w nowym sezonie i samych 20+ na macie. Hej!